Raz jeszcze mówię Państwu dobry wieczór. Katarzyna Głujska. To specjalne wydanie programu Telewizji Republika. Teraz porozmawiamy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, które podobno ma być zlikwidowane, a prace nad tą likwidacją już trwają. Z nami jest pan pułkownik Adam Jawor, były oficer polskich służb specjalnych, były ekspert Europolu do spraw rosyjskich. Jest również Cezary Gmyz, dziennikarz śledczy, publicysta, współzałożyciel stacji Republika. Autor nawet nazwy naszej stacji. Witam cię, Czarku, bardzo serdecznie. Witam, panie pułkowniku, bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Dobry wieczór, pani redaktor. Dobry wieczór państwu. Szanowni państwo, no zdaje się, że nikt się z tych pomysłów nie wycofuje, tak jak zapowiadano w czasie kampanii wyborczej i zresztą nie tylko w tej kampanii wyborczej, bo już wcześniej te zapowiedzi Platforma Obywatelska zgłaszała. Centralne Biuro Antykorupcyjne do likwidacji, bo zdaniem polityków Platformy Obywatelskiej funkcję CBA fantastycznie przejmie policja i tutaj w ogóle nic nowego nie jest potrzebne. Jak na to patrzy pan pułkownik Adam Jawor? Czy rzeczywiście walka z tą najgroźniejszą przestępczością korupcyjną, szczególnie tą, która dotyczy strategicznych interesów państwa, może bez problemu i skutecznie, bo to jest najważniejsze, toczyć się przy użyciu policji? Znaczy praktycznie, jeżeli ta decyzja zostanie wprowadzona w życie, wracamy do stanu 2007 roku, kiedy korupcją zajmowały się praktycznie wszystkie służby mające tych zadaniach ustawowych, co oznacza, że zajmował się każdy i nikt. Tendencje w ogóle światowe, jeżeli chodzi o rozwój służb specjalnych, od wielu lat mówią, że są powoływane tak zwane wiodące służby specjalne. Przykładem tego jest w Stanach Zjednoczonych DEA, ATF czy Guardia de Finanza. One są służbami wiodącymi w określonej gamie przestępczości. Faktem jest, że one mają bardzo dużą niechęć społeczną, ale nikt nie mówi o ich likwidacji. Poza tym, jeżeli rozmawiamy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, to należałoby się bardziej zastanowić nad przeformatowaniem tego biura, dostosowaniem rozwiązań legislacyjnych do nowych zjawisk, które występują, które kiedy w momencie powoływania w 2007 roku nie były jeszcze zdefiniowane w literaturze przedmiotu, to przede wszystkim kwestia korupcji strategicznej, kwestia obcych wpływów. Obecnie CBA działa na podstawie ustawy, która definiuje korupcję jako korupcję pospolitą. Natomiast w tej chwili zjawiskiem, która dominuje, jeżeli chodzi o politykę, jest korupcja strategiczna, gdzie aktorem jest nie poszczególna osoba, tylko organizacja rządowa, pozarządowa i celem jest nie uzyskanie przewagi biznesowej, finansowej, tylko realizacja geopolitycznych interesów państwa na terenie danego kraju, wobec którego ta operacja jest prowadzona. Przedmiot korupcji, korupcja polityczna w tej chwili, czy korupcja, przepraszam, strategiczna jest przedmiotem wielu dyskusji w NATO. Między innymi jest szereg, pułkownik De Wel stwierdził, że korupcja jest rodzajem strategicznej broni w wojnach hybrydowych. Tak samo w rosyjskiej definicji wojny, wojnie nowej generacji, korupcja strategiczna jest traktowana jako broń. Więc zastanówmy się, w jaki sposób przeciwdziałać korupcji strategicznej, jak przeformatować to biuro, być może wymaga przeformatowania, zmian legislacyjnych, jak i też w ogóle to może powinien być przyczynek do naszej dyskusji na temat obecnej stanu polskich służb specjalnych pod kątem zmian strukturalnych, tak aby dostosować je do współczesnej rzeczywistości. Obecnie nasze służby specjalne są w stanie strukturalnej dysfunkcji, stąd też należy podjąć dyskusję. I rolą ustawodawcy jest to, aby te służby działały sprawnie i były przygotowane do wyzwań. No natomiast właśnie, likwidacja, ograniczenie się tylko i wyłącznie do likwidacji nie posuwa kwestii żadnej bezpieczeństwa. No właśnie, ja się zastanawiam, przepraszam panie pułkowniku, czy no właśnie nie, chyba nawet coś więcej niż tylko nie posuwa. Ja mam wrażenie, że może właśnie wycofuje i to jest zupełnie inny kierunek i to kierunek no niezwykle niebezpieczny w tym arcy-niebezpiecznym i coraz bardziej niebezpiecznym świecie. Czarku, do ciebie pytanie, bo z jednej strony tak, myślę, że tutaj pan pułkownik poruszył bardzo ważną kwestię.
ta korupcja strategiczna dotycząca właśnie newralgicznych interesów państwa, ona jest rzeczywiście wielkim zagrożeniem i może być elementem działań wycelowanych w państwo, osłabiających jego zdolności obronne, potencjał związany z zapewnieniem bezpieczeństwa. Ale jeżeli tak ten świat się zmienił i dziś potrzeba tak wyrafinowanej służby, to znaczy, że ta służba też się musi posługiwać wyrafinowanymi narzędziami. A dziś mamy do czynienia z czymś zupełnie innym. Dziś się mówi zlikwidować, rozgonić, cofnąć do czasów, kiedy zajmowała się tym policja. I mało tego, mówi się też, samo to, co spotkało panów posłów, Kamińskiego i Wąsika, na pewno ma taki efekt mrożący dla funkcjonariuszy, bo mówi im się poprzez właśnie te działania wobec obu posłów: słuchajcie, jak będziecie się za bardzo wychylać, to będziecie mieli tak jak Wąsik i Kamiński. Czarku, jak ty na to patrzysz, jako dziennikarz śledczy, jako publicysta, człowiek, który naprawdę analizuje kwestie właśnie związane z tymi zagadnieniami, między innymi zagadnieniami służb specjalnych od lat? Centralne Biuro Antykorupcyjne de facto już przestało istnieć, dlatego że odwołanie Andrzeja Stróżnego z funkcji szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego przed upływem kadencji, a ta kadencja upływała w maju obecnego roku, de facto złamała kręgosłup tej służbie. Dodatkowo odwołanie wiceszefa tej służby, czyli Daniela Karpety, odpowiedzialnego za pion operacyjny, sprawiło, że w tej chwili CBA de facto nie istnieje. Owszem, na czele Centralnego Biura Antykorupcyjnego stanęła funkcjonariuszka tego biura, która zasłynęła tym, że przesłała do funkcjonariuszy dość kuriozalny filmik, w którym opowiadała, jak to będzie pięknie walczyć z korupcją, ale tak naprawdę ten filmik był adresowany już do nikogo, dlatego że funkcjonariusze CBA, którzy walczyli z najgroźniejszymi przejawami korupcji w Polsce, rzucili kwitami albo, jak to się mówi w żargonie służb specjalnych, złożyli raporty o odejście. I faktem jest, że jeżeli w tej chwili odchodzi z biura Daniel Karpeta, który odpowiadał za pion operacyjny, to w tej chwili te osoby, które zostały pod dziewiątkami, a tak się kolokwialnie określa siedzibę biura przy Alejach Ujazdowskich 9, to są ludzie, którzy mają znikome doświadczenie w ściganiu korupcji. Ale to nie jedyna rzecz, która łamie... Ale Czarku, przepraszam, ja wejdę w słowo i dopytam. Ty uważasz, że po prostu CBA już zostało zneutralizowane, tak to nazwijmy. No nie zlikwidowane, ale tak skutecznie ograniczone, że jest, ale jakby go nie było. Tak, no jeżeli ci najbardziej doświadczeni funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego, mający co najmniej 15 lat służby, bo tyle istnieje CBA, uzyskali prawa emerytalne i przeszli w tej chwili na emeryturę, i ta fala odejść zaczęła się wcześniej, ona się zaczęła już po październiku, wskazuje na to, że de facto walka z korupcją w Polsce już została załamana. Drugim elementem tego załamania walki z korupcją jest przejęcie prokuratury. Jeżeli dzisiaj są odwoływani prokuratorzy, którzy mieli bardzo duże sukcesy w ściganiu korupcji i którzy ścigali tą korupcję na szczytach. Mówimy tutaj między innymi o prokuratorach, którzy zajmowali się sprawą Stanisława Gawłowskiego czy Sławomira Nowaka. Ci ludzie przez Adama Bodnara czy też przez jego uzurpatora na prokuratora Bilewicza zostali zdymisjonowani, co oznacza tak naprawdę przyzwolenie na przestępczość białych kołnierzyków, czyli zmasowaną korupcję. No bo w momencie, w którym te osoby, które pełniły rolę bezpieczników w tym systemie, zostały wyłączone, a przekazanie tego policji tak naprawdę oznacza, że te bezpieczniki, które wcześniej funkcjonowały w ramach systemu państwa, w ramach systemu służb specjalnych, one zostały zdrutowane grubym miedzianym drutem i tak naprawdę nie są w stanie się przepalić i doprowadzić do tego, żeby zatrzymywać tą najgorszą korupcję.
I będziemy mieli do czynienia z tak naprawdę powrotem do lat 90. Będziemy mieli do czynienia ze złodziejską prywatyzacją klejnotów, które jeszcze pozostały w polskim posiadaniu, takich jak Orlen czy takich jak KGHM. Nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości, że będzie trwała masowa grabież tych spółek, które zostały doprowadzone do rozkwitu przez ostatnie 8 lat, no bo przypomnijmy, że cała awantura związana z Orlenem będzie powodowała również zamieszanie, jeżeli chodzi o pozycję giełdową tej firmy. Podobnie z KGHM-em i tych firm mógłbym wymienić więcej. No to są srebra rodowe, które zaraz po prostu sprzedamy za miskę soczewicy. Mamy jeszcze dosłownie 2 minuty. Ja takie krótkie pytanie chciałabym zadać panu pułkownikowi Adamowi Jaworowi. Panie pułkowniku, z jednej strony to jest tak, że taka służba, która jest dedykowana tym naprawdę bardzo trudnym też do uchwycenia przestępcom, no ona po pierwsze powinna być w sposób należyty chroniona prawnie, to znaczy powinna pozostać niezależna, szefostwo kadencyjne, właśnie po to, żeby ta służba była też na tyle bezpieczna, miała takie poczucie swobody działania, żeby mogła no, kontrolować tych, którzy rządzą, bo inaczej to po prostu nie ma sensu. No, przeniesienie, zlikwidowanie takiej formacji specjalistycznej i przeniesienie, albo tak naprawdę to nie przeniesienie, ale stworzenie jej w samej policji, gdzie no, wymiana szefa policji jest tak naprawdę decyzją ministra spraw wewnętrznych i do widzenia, która może trwać 5, 10, 15 albo parę minut. I co to oznacza w tych konkretnych warunkach, w jakich my się dziś znajdujemy, bo sam pan mówił, że to jest ta korupcja strategiczna, to jest element działań hybrydowych, a działania hybrydowe wobec Polski są prowadzone w tej chwili, my to przecież widzimy, no chociażby na przykładzie granicy, ale tego było dużo więcej, no jesteśmy w bardzo niebezpiecznym momencie. Co to może oznaczać, z czym to się może wiązać? Dosłownie 4-5 zdań. Czy wiąże się z tym, że nie będziemy mieli odpowiedzialność za zwalczanie korupcji zostanie rozmyta. Nie będziemy mieli służby wiodącej. Zapowiedź tego typu powoduje tak zwany efekt prążący wśród funkcjonariuszy. Jak pan redaktor Gmyz wspomniał, rzeczywiście jest bardzo duża fala odejść z Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Funkcjonariusze służb specjalnych, nie tylko CBA, oczekują jednych. Stabilizacji i gwarancji spokojnej pracy. Kwestie zmian w służbach specjalnych nie mogą się sprowadzać do zasady podziału łupów, a następnie wprowadzanie w życie prawa Kopernika w praktyce, jeżeli chodzi o politykę kadrową. Zastanówmy się, jak te służby mają działać, jak mają być kontrolowane. Stąd należy zastanowić się przede wszystkim rozpoczęcie prac legislacyjnych nad zmianą ustawy o Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych, która powinna mieć uprawnienia śledcze. Szefowie tych służb i funkcjonariuszy powinni tam zeznawać, czy być wzywani pod rygorem odpowiedzialności karnej. Wtedy będziemy mieli rzeczywiście cywilną kontrolę nad służbami specjalnymi. Potem tą komisję sejmową należy rozszerzyć o uprawnienie o wszystkie służby mające czy wykonujące czynności operacyjno-rozpoznawcze. Wtedy możemy mówić rzeczywiście o odpowiedzialnym podejściu do bezpieczeństwa państwa. A tego jako obywatele możemy żądać ustawodawcy. Dobrem publicznym, bezpieczeństwo państwa jest dobrem publicznym, a nie dobrem partyjnym, a służby specjalne nie mogą być łupem polityków po każdych wyborach. Bardzo serdecznie dziękuję. Tu stawiamy kropkę. Pan pułkownik Adam Jawor, były oficer służb specjalnych, były ekspert Europolu do spraw rosyjskich i Cezary Gmyz, doskonale państwu znany, dziennikarz śledczy, publicysta. Serdecznie pozdrawiamy. Bardzo serdecznie dziękuję obu panom. Szanowni państwo, no właśnie, było Cezary Gmyz wspominał o sytuacji w prokuraturze. Jak to naprawdę wygląda? Kto dzisiaj jest prokuratorem? Kto nie jest prokuratorem? I czy być może już przestępcy zacierają ręce po tych ostatnich działaniach pana ministra Bodnara. O tym dosłownie za chwilę.